Słuchaj, rodzino ma, najprzystojniejsza to twarz. Lepszego człeka nie zna świat, to właśnie dziadek nasz. Brawo! Kolejny rok i kolejny wspaniały występ moich cudownych dzieci. Chodź, Rozalko, teraz my. Dobra, nie ma się czym stresować. To tylko występ w gronie rodziny. O, jak miło, że przyszliście. To historyczna okazja. Dziś po raz pierwszy na moich urodzinach wystąpią Robert z Rozalką. Spoko, będzie dobrze. Zawsze mogę się schować za Kongą. A gdzie jest Papuk? A, tutaj! Wody! Wody! Wody, proszę! Papuk, co z twoim głosem? To wyżarł cały koktajl z krewetek na super ostro? To nie ja! A! I co my zrobimy? Bolero śpiewa się na dwa głosy. Rozalko, znasz słowa. Musisz zaśpiewać partię papuga. Dobra, raz, dwa. Un, dos, tres, cuatro. Amor, amor, amor. Tyś jest lo mejor. Proszę. Co się stało, Wnusiu? Wszystko w porządku? Zepsułam ci urodziny, dziadku. Naprawdę chciałam dla ciebie zaśpiewać, ale tak się denerwuję, gdy ktoś na mnie patrzy. Przepraszam. Pewnie strasznie cię rozczarowałam. Ale skąd? Doskonale to rozumiem. Każdemu się zdarza, włącznie ze mną. Z tobą? Ale ty przecież kochasz występować. Nigdy nie masz tremy. Ale nie zawsze tak było. Opowiem ci o przedstawieniu w pierwszej klasie. Występowałem w patriotycznej sztuce meksykańskiej przebrany za opuncję. Właśnie miał na mnie wylądować meksykański orzeł trzymający węża. Viva Mexi... Wiwat, co? Jak kiedyś dorwę tego, co wrzasnął, wiwat, co? Znam to uczucie. Nabawiłem się przez to okropnej tremy na lata. Sporo czasu mi zajęło, nim nauczyłem się występować. Więc nie ma co się śpieszyć. Wystąpisz, jak będziesz gotowa. I nic się nie martw. Będzie jeszcze wiele urodzin, dziadusia. Dziękuję, dziadku. Bardzo mi pomogłeś. A, jeszcze nie zdradziłem ci najgorszego. Po tej wywrotce miałem 10 kolców kaktusa wbitych w tyłek. Jednego do dziś nie znaleziono. Jesteś najfajniejszym dziadkiem na świecie. Wracajmy na przyjęcie, by zdążyć na ostatni akt. Przedstawienie musi trwać. Robercik, może ja zaśpiewam z tobą duet? Uno, dos, tres! Amor, 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 tyś jest lo mejor. Jesteś najwspanialszą, jaką znam. Szczęście mam, że ciebie mam. Jesteś słońcem w gwiazdozbiorze mym. Znakiem, że tańczyć chcę z nim. Złoto mi niesiesz, gdy chcę. Jesteś żartem w mojej płęcie. Najwspanialsza ty. Jesteś najwspanialszą, jaką znam. Najwspanialsza ty. Szczęście mam, że ciebie mam. Amor, wszyscy są na scenie. Technicznie rzecz biorąc, nie ma żadnej widowni. Tyś jest lo mejor. Masz więcej ze swojego dziadka niż przypuszczałem. Jesteś najwspanialszą, jaką znam. Szczęście mam, że ciebie mam. Jesteś najwspanialszą, jaką znam. Szczęście mam, że ciebie mam. Szczęście mam, że ciebie mam. Pierwsze pytanie. Jaką pozycję na deskorolce przyjmujesz? Lewostronną czy normalną? Chyba mnie to nie dotyczy. No tak, to jedno możemy sobie odpuścić. Wolisz jeździć z kumplami czy samotnie ćwiczyć nowe triki? Ten quiz chyba nie jest dla mnie. Nadal kukabura. Co? Mówiłam, że kuka... kukułka. O nie! Chowaj się, zaraz to wybuchnie! Mamy cię! Co
to było? Chłopcy robią mi psikusy, gdy ja was pilnuję. Myślą, że są tacy zabawni. Wiemy, że jesteśmy. Karolina, może chciałabyś wziąć na nich odwecik? Nie chcę się przechwalać, ale w koronnych kniejach uchodziłam za legendę płatania psikusów. Niech się sekundę zastanowię. Wchodzę. Po pierwsze, musimy zgromadzić arsenał. Szukamy wszystkiego, co paskudnie cuchnie, klei się albo trudno to zmyć. O, to może ta miska sałatki z tuńczykiem? Super! Załatwi wszystkich trzech. Żel do włosów. Więc chłopaki tu wpadną, zaplączą się w folię pokrytą żelem do włosów, a potem oberwą z góry wiadrem okruchów, gdy my pociągniemy za sznur. Do licha, jesteś mistrzynią psikusu. Hej, dziewczyny, widziałyście moją metkownicę? Brat, masz ją przy pasku. O, fakt, dzięks. Tylko wezmę sobie sok, zanim wrócę do sklepu. Czekaj, nie wchodź tam. Zastawiłyśmy pułapkę na Kajtka, Karola i Kamilka. O, już mi ich szkoda. Rozalka wkręciła mnie więcej razy, niż jestem w stanie zliczyć. Wciąż mi tu zarost nie rośnie. Obym ci nigdy nie podpadła. Nic się nie martw. Jestem pewna, że lada chwila tu przyjdą. A możemy wstać? Kucamy już od godziny. Ja mam nieodpowiednie do tego buty. Czekaj, co? Nasza pułapka znikła. Musieli się tu zakraść i ją ściągnąć. Wciąż nie wiem, jak im się uda... Mamy was! Zginęli nam pomysł i wykorzystali przeciwko nam! Okruchy! Spadamy! Ała! Nie pozwólmy, by im to uszło na sucho. Teraz to już jest wojna. Musimy im dowalić z całej siły. Masz rację. Nikt nie traktuje tak moich włosów bezkarnie. Chłopaki! Możecie wpaść tu na chwilkę? Zaraz im się dostanie. Co się stało z naszymi balonami? Obiad! Proszę myć ręce! Ciasto w lodówce! O kurczę, ciasto! Może pora skończyć z tymi żartami? Tak, chyba masz rację. Tylko nie wiem, jakim cudem rozgryzają wszystkie moje zagrywki. Halo? O, witaj, Matyldo. O, przykro mi, nie wiem, czemu sklep jest wcześniej zamknięty. Nie, tak, oczywiście, rozumiem, że potrzebujesz cytryny. Matyldo, dostarczę ci cytryny później, obiecuję. Ale teraz muszę lecieć, na razie. Wiem, jak nas podeszli. Robert, widocznie jak się dowiedział, że chcemy wkręcić chłopaków, zamknął wcześniej sklep po to, żeby im pomagać. A to podły zdrajca! To pewnie jego zemsta za te wszystkie lata, kiedy to ja go wkręcałam. Teraz, gdy znamy sekrecik chłopaków, mamy nad nimi przewagę. Wróbmy ich tak, żeby błagali o litość! Obym ja ci nigdy nie podpadła. Za zemstę! Na słodko! Z przykrością stwierdzam, Robuś, że źle cię oceniłem. Dziś wieczór dowiodłeś, że nie jesteś całkiem bezużyteczny. O, dzięki, Karol. To dla mnie wiele znaczy. A, to Rozalka! Właśnie schodzi do sklepu. Muszę tam pędzić. Ona myśli, że wciąż jestem w pracy. Czysta woda, tylko na tyle was stać. To zalewa z ogórków. Zalewa z ogórków, tylko na tyle was stać! W żadnym razie. Karolina, uwolnij kocimiętkę. Tu, kici, kici, kici! Miałaś rację, Rozalko. Wreszcie widzę, jakie to zabawne. Gdzie te koty idą? Sałatka z tuńczykiem. Całkiem o niej zapomniałyśmy. Nie, mój pokój! Słuchajcie, Kamilek wreszcie mnie naśladuje! Chyba wreszcie mnie polubił, prawda, młody człowieku? Naprawdę? Sądzi, że mam na imię Au, ale i tak się liczy. Polubił mnie. Zasłużyłam na przekąskę. Ja.
Pora na twoją plachę, Karinio. Au! Wygląda na to, że mały naśladowca upodobał sobie Rozalkę. Chcę, żebyś ty go nakarmiła. Serio? Ja? Czad! Jak już Kamilek skończy butelkę, to ja go wykąpię. O, albo lepiej ty to zrób. Najwyraźniej nie chcę cię puścić. Sorki, ale Kamilek domagał się au. Naprawdę zakochał się w kuzynce Rozalce. Chyba całkiem zapomniał o swojej mamusi. Parę dni później. Hejka, jeśli sądzisz, że kaski wcześniej były fajne, to tylko spójrz. Zrobimy nimi wielkie wejście na dzisiejszym wyścigu. Rozalko, czyżbyś sobie sprawiła nowego kota? Iga, nie otwieraj! Kiedyś ty ostatnio spała? Wieki temu. Mój plan, żeby przekonać do siebie Kamilka, zadziałał za dobrze. On już nawet nie łazi do cioci Fredzi ani wujka Krzycha. Sorki, nie mogę iść z tobą na go-karty. Nawet mowy nie ma, żeby Kamilek spuścił mnie z oka. O, nie ma sprawy. Tylko szkoda, że nie mamy twojego klona. Hej, to mi podsuwa pewien pomysł. Iga, będę potrzebować pomocy. Wejście na żywo. Demonstruję wam trzy makijaże inspirowane moją ulubioną gwiazdą Alicą. Dla uzyskania satynowej cery używam rozświetlacza brzask. W makijażu scenicznym Alisa stawia na wyraźne oko. Karol Kajten! W codziennym looku Alisy ważny jest malinowy błyszczyk. Z odrobiną... Chihuahua! Ja tu wyloguję live'a. Ludzie to teraz oglądają. Jacy ludzie? Twoja dwójka followersów? Dopadnę cię. O, Raju, Alisa polubiła mój vlog. Powiedziałaś Alisa? Kien? To jakaś koleżanka? Nie, nie, Abuela to słynna piosenkarka i jurorka w tym telewizyjnym show The Song. To znowu ona. Pisze, że jest na tournée w Wielkich Jeziorach i zaprasza mnie do zrobienia jej make-upu i na wywiad na żywo przed koncertem. Musimy kupić bilety i iść, żeby cię wesprzeć. Tak. Bardzo bym chciała, żebyście przyszli, ale bilety są wyprzedane od miesięcy. Szkoda. Jej, Alisa przysłała ci 10 darmowych wejściówek! Okej, mamo, tato i cała reszta. Bardzo się cieszę, że możecie tam ze mną iść, ale to dla mnie ogromna szansa, więc musicie się wszyscy zachowywać. Ależ oczywiście, Micha. Nawet nas nie zauważysz. Karol! Gdzie się wszyscy podzieli? Mówiłam ci, wiecho. Fredzia z Krzychem poszli na festiwal muzyki i sztuki Płonący Flan, a Rozalka z Robertem spędzają weekend u Artura. O, wolnowiatki! Kajtek, Karol, proszę bardzo, esparragos. Ela fuj! Karol, musisz jadać warzywa. Dobra, abuela, zaraz zjem. Wypuścić sos czekoladowy z posypką! Wypuścić Czankla! Daj trochę! Wypuścić papuga! Fort Macho Muchacho nareszcie jest gotowy. I nikt go nie zdobędzie! Się okaże! Na jeszcze! Bum! Pora do spania! Ale abuela, tak świetnie się bawimy! Nie zamierzam dwa razy powtarzać. A la cama, do łóżek. Skąd nasza abuela zawsze wie, kiedy nam zepsuć zabawę?
Ona jest jak jakaś brucha, czy co? Kogo nazwałeś wiedźmą? Nie możemy jeść, czego chcemy. Nie możemy bawić się, kiedy chcemy. No właśnie, nic nam nie wolno. Musimy walczyć, zastrajkować, wypiąć się na obowiązki. Tylko jeśli chcesz oberwać Czankla. Pabuk, masz rację. To przez Czanklas są źródłem jej mocy. Jeśli uda nam się ich pozbyć, Abuela nie będzie już w stanie nas kontrolować. Tata się da zapowie. Ma rację. To się nigdy nie udało. Spróbujemy. Gasić światło. Marszruta Czanklas jest przewidywalna. Przemieszczają się co dzień tą samą trasą. Po śniadaniu Abuela robi obchód, naprawiając co trzeba. Proszę, powinno przestać przeciekać. Później zajmuje się naszym domem. A jeśli wszystko zawiedzie, zawsze pozostaje noc. Niewidzialny ninja wylądował. Wchodzę. Złe stopy. O, wiedziałem. Nosi je nawet jak śpi. Są! Mamy jej Czanklas! Jesteś bohaterem! Schowaj je, zanim ona się kapnie! Upchnę w jednej z moich super tajnych miejscówek! Nie patrzeć! Słodycze z Halloween full. Zapas szelików do włosów też full. Z gotówką lepiej nie! Już wiem! Wolność od Czankli! Teraz możemy robić, co tylko chcemy! A jutro będzie najlepszy dzień w dziejach! Dzień dobry, Abuela! Papuk, podaj! Proszę! Co ty wyprawiasz, seniorito? Doprawiam sobie jajka! Ach, tak. Nie mogłam dziś rano znaleźć Czanklas. Trudno. Niech ci będzie mi chołewo z zbitą śmietaną. To dwie grupy żywieniowe. O, pobrecito. Masz tu osito. Z nim poczujesz się na pewno lepiej. Agi? Witaj, Kamilku. A kuku! Prawdziwy ja jestem w automacie. Musisz tam wrócić i mnie uratować. I zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. Dobrze? Ale najpierw potrzebujesz przebrania, żeby uciec rodzinie. Świetny kostium. Teraz wystarczy ominąć psa. Chyba włączyłem dopalanie. Tata, to nie! No brawo! Jej! Cztery pory roboty!
jeden dzień opaliłem się i odwróciłem. Było superowo. Tak, fajnie. Szkoda, że figurka Tlaloka musi już jutro wrócić do galerii. No wiem, to zabawka nawet lepsza niż El Falcon. Karol, to nie jest zabawka. Nieważne. Dobrej nocy. Gaci ogromny. Następnego dnia. Śnieg? Pewnie mi się śni. Obudź się, Karol! Obudziłeś mnie! Śnieg? To nie jest sen! Coś tu nie gra! Dlaczego w naszym mieszkaniu jest tyle śniegu? Bawiliście się w nocy Tlalokiem? Nawet ty, panie, tknąłem! Ja też nie! Myślicie, że Tlalok się wściekł, bo bawiliśmy się pogodą? To chyba po staroaztecku tak. Tata będzie wściekły! Co tam tata? Rozgniewaliśmy bogów! Czemu kazałaś nam go zatrzymać? Ja? To był twój pomysł! Musimy go odnieść do galerii i to już! Koszmarne! I to ma być sztuka! Moja wystawa już jutro, ja nie mam prac, żeby je wystawić na wystawie! To najgorszy kryzys twórczy, jaki miałam od lat! O, już wiem, posłucham sobie podcastu motywacyjnego. Powinno pomóc. Czy teraz, po wykonaniu pierwszego ćwiczenia, postrzegasz świat z nowej perspektywy? Czy czujesz, jak twoja kreatywność wzrasta? Jeśli przez wzrasta rozumiesz, spada! Pamiętaj, twój pędzel nie jest twoim wrogiem, lecz przyjacielem. Przywitaj się ze swoim przyjacielem. Ola, pędzlu. O, malujesz niebo niebieskim? Jak oryginalnie. Jednak nagle widzę czerwień. Nie, Lalo, to nie jest zabawa, to twórczy kryzys. Lalo! Lalo! Nie, zły Lalo! Zniszczyłeś mi płótno! Fredziu, Chica! Twój ulubiony właściciel galerii wpadł zobaczyć twoje najnowsze arcydzieła! Romeo? Już chwileczkę! Cześć! To nie najlepszy moment. O, super! To twoje najnowsze dzieło? Hej, stój! Fredziu, to jest... Wyjaśnię ci. Wprost genialne! Czekaj, co? Nowy kierunek twojej sztuki. Uchwyciłaś swą zwierzęcą naturę. Zwierzęca to ona była. Na wystawę przyjdzie ważna kolekcjonerka. To jest dokładnie taka abstrakcja, jakie ona skupuje. Ależ nie, Romeo. Nic nie rozumiesz. To płótno. Może skromność, Chica. Potrzebuję jeszcze 10 takich na wystawę. Gracias. Adios! 10 takich? Ja nawet tego nie dotknęłam! Ale ty tak! Lalo, mi perito favorito! Pomożesz mi namalować obrazy? Potrzebuję cię! Gracias, Lalo. Dobry piesek. Skoczę po materiały. Gotów na lekcję nurkowania? Na was zgroliłeś coś, gratki? Masz maznąć jeszcze 10? Dla Fredzi? A co z tego będziesz miał? Jak to nic? Ach, chłopie, pora nauczyć cię prawa popytu i podaży. Skoro zapewniasz podaż, to pytasz o forsę, tak? Rozumiesz to? Lalo, wróciłam. Gotów malować? Nie tak prędko. Jestem menadżerem, Lala. Papug Wielkodomski. Legalny menadżer. Za każdy namalowany obraz mój klient też musi coś zarobić. Podobnie jak jego menadżer. Proszę łaskawie podpisać kontrakt. Dobra. Wszystko byle mieć te obrazy. Parawka tu, 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 tu. I koniecznie tam, o. Magnifico! Jeszcze 9 takich jak ten. A w czym problem? Przecież kupiłam Lalowi przysmaki deluxe, a tobie trampki. To jest za pierwszy obraz. Chcesz więcej, to zapłać więcej.
Artysta potrzebuje długiego spaceru, żeby pobudzić Wenę. A ja więcej świecidełek. To nie będzie problem, nieprawdaż? Skąd? Skoro tego trzeba artyście? A, to nie będzie konieczne. Pierwsze nocowanko u taty. Na maksa jestem ciekaw, jak się urządził. Mam dla niego śpiewającego kaktusa na nowe mieszkanko. To jest nowa kasa, to jest nowa kasa. To jest nowa kasa, to jest nowa kasa. To jest nowa kasa, to jest nowa kasa. Nadal nie rozumiem, czemu dzieci muszą przenosić się do Artura na weekend. No właśnie, nie chcę spać sam, boję się kukuja. Nie ma czym się martwić. To normalne, że dzieci spędzają czasem weekend u taty. Ale ich łóżka są tutaj. Tu jest ich dom. Nie mogą pójść z nim do kina. A! Albo na manikir. Dzieciom nic nie będzie. Kalma, mama. Kalma! Artur nie spędzał z dziećmi czasu do 2 lat. Nie ma pojęcia, jak się nimi zajmować. A co, jeśli zapomni je nakarmić? O! Mój wiem, robisz. Nie ten składnik! Miss Bebe spadną z głodu. To lepsze niż zjeść papugę. Biedne dzieciaczki muszą umierać z nudów. Tam nie ma zabawek, gier, obowiązków i w ogóle nic fajnego. Oto pański problem, panie Nakamura. Buenas noches! A idź mi z buenas noches. Za bardzo się martwię, żeby zasnąć. Robercik nie zabrał kasku do spania, patrz! A co jeśli spadnie z łóżka? Tak za wami tęskniłam. Jak było? Strasznie? Bardzoście się męczyli? Musieliście tam głodować. Biedactwo, chodźcie, jedzcie, jedzcie. Aj, ale myśmy się świetnie bawili. No, mieszkanie taty jest superackie. Ma centralną klimę i wannę wielkości basenu. I tata kupił Rozalce nową konsolę do gier, a mnie nowiuśki tablet do zostawiania u niego. To wspaniale, kochanie. Wspaniale. Nie widzicie, co się dzieje? Artur usiłuje przeciągnąć dzieci na swoją stronę. Dokładnie tak było z najlepszą przyjaciółką kuzynki fryzjerki mojej znajomej Juanity. No i się zaczęło. Jej dzieci tak polubiły nowe mieszkanie jej eksmęża, że już tylko z nim chciały spędzać czas. I Ani się obejrzała, jak przestała widywać własne dzieci. Mamo, to niedorzeczne. Dobra, niech będzie. Nie będę się mieszać. Jak mam się nie mieszać? Dzieci są nasze! A mnie po co w to mieszasz? Dostanę chociaż przekąskę? Chodź, zrobię ci burrito. A teraz uważaj. Zamierzam udowodnić dzieciom, że nie ma jak u nas w domu. A ty pokupujesz im lepsze, większe i droższe gadżety. Co takiego? To poważna sprawa, Hektorze. Nie pora teraz sępić. Ale... Jak to mawiają dzieci, będzie niezły ścisk. O, za ścisło. Ups, wybacz mi, amore. Jesteś gotowy, papa? Kto widział jeden gmach, widział wszystkie. Po co mam tam leść? Wszyscy darczyńcy są zaproszeni. Ja nie pamiętam, żebym coś dawał. Ja dałam. A teraz wkładaj spodnie i odłóż torta. Upaskudzisz garnitur. Nie jestem dzieckiem. Umiem ładnie jeść. A! Różo, moja koszula. Ach, no i się spóźnimy. Przebieraj się migiem. Witam, panie Nakamura. Już prawie wychodzimy. Kiedy pan wpadnie ich pilnować? Co? Palec u nogi? Cóż, stopa do dzieci niepotrzebna. Ach, tak, rozumiem. To zdrówka. Co? Ja się lepiej na tym znam. Tłumaczę ci, Robert. Wieść miejska niesie, że motywem przewodnim urodzin Pawła jest bal. A w życiu! To Higurumi. Zwierzęce piżamy są świetne. Można imprezować i spać bez przebiórki. Robert, Karolka, któryś z was musi dziś popilnować dzieci.
Abuela, nie mogę nie pójść do Pawła. To jest mój przyjaciel. Zabiłby mnie. A ja muszę być tam dla vloga. Jeśli Tania Tran znów mnie wyprzedzi z tematem, podbierze mi subskrybentów. Hej, tu Tania Tran w trendach stran. Ach, kochacie mnie, co nie? Ty moja nemezis. On niech posiedzi. Jasne, ogarniemy to. No to cudownie, kochani. Nie mogłem znaleźć garnituru, więc wziąłem coś z szafy Roberta. Patrz, ma nawet miejsce na klucze. Spóźnimy się, trzeba wychodzić. Dzieci, bądźcie grzeczne. Pobawię się za ciebie na imprezie. Miłego pilnowanka, czat, pa! Okej, to się musi dać rozwiązać racjonalnie i fair. Rzecz jasna, twoja przyjaźń z Pawłem jest istotna. Tak, i twój vlog też jest istotny. Więc pozostaje nam tylko jedno. Kamień, papier, nożyczki, wam! Remis! Kamień, papier, nożyczki! Niech to! Kamień, papier, nożyczki! Ale jak to? Żartujesz sobie ze mnie! Kamień! Papier! Nożyczki! To co, poddajesz się prima? Ty żartujesz? Dopiero się rozgrzewam. Cinco minutos después. Papier! Jakbyśmy mieli ten sam mózg. Nowy plan. Rzućmy monetą. Orzeł, idea. Reszka, idziesz ty. Psia kość! Znowu! To normalnie żarty jakieś. Jeszcze raz! Co? Z tą monetą jest coś mocno nie tak. Wirujący Karol? Ktoś powiedział wirujący Karol? Kto z nas złapie go pierwszy, wygrywa. Drogi śledzie! Tak, wygrałam! Wcale nie, jest remis. Złapałem jego obiad. Bo... No dobra, posłuchaj. Ja pójdę na pierwszą połowę impry, a ty pójdziesz na drugą. Co? O nie. Ostatnio jak się spóźniłem do Pawła na bibkę, on przez tydzień ze mną nie gadał. Istna tortura. No to może na zmiany. Po 30 minut ja zaczynam. Co? Ty? To nie fair. Masz rację. To może ty zostań, a ja pójdę pierwsza. Znacznie lepiej. To wracam za pół godzinki. Pa! Zaraz. Siakość! I tak kończą oszuści, którzy chcą wam wcisnąć podrabiane lody na patyku. Jestem Janusz Niewacz i wkrótce mogę przyjść po wasze brudne sekrety. Brudne sekrety prowadzi Jan Olśniewacz. Uwielbiam tego faceta. Abuela, czemu smażysz burgery? Przecież już po kolacji. O, dostaniemy drugą kolację. Mikosynia jest już dziś zamknięta. Słuchajcie, naprzeciwko otworzyli nową burgerownię. Byłem w pierwszej 50 klientów. Dostałem darmowy śliniaczek, firmową czapeczkę, pastę do zębów o smaku burgerów. To tłumaczy ten zapach, Micha. Hektor, zamknij okno. Po co ten pośpiech? I za każdym razem, gdy dostaną napiwek, śpiewają ekstra piosenkę. Brzmi bardzo fajnie. Dobra, ja idę do łóżka. Dobranoc wszystkim! Co ta ich ekstra piosenka? Okej, prot, odpal reklamę! Co tu się dzieje? Jakbym włamywacza słyszała. Czy wszystko w porządku? Reklama tej burgerowni zmieniła mi pokój w jakąś fast foodową solarkę. I jak ja mam teraz spać? Wiem, jak temu zaradzić. Abuelo, tobie to nie przeszkadza? Wybacz, Micha. Mieszkam w mieście tak długo, że jestem w stanie spać przy wszystkim. Wyciemniające zasłony powinny pomóc. Postaraj się wyspać, Micha. Do łóżka, Hektorze. Mm.
Piwek Jeks! Życzymy ci, żebyś biegł! Burger nasz! Burger nasz! Burgera chcesz mi urządzać! Co za straszny koszmar! Co to za hałas? Wyście to słyszeli? Całkiem jak zły El Cyborg z El Falcona, tom szósty! Nie rozśmieszaj nas, Karol. Nie ma czegoś takiego jak... El Cyborg! Strzelać! Co się dzieje? Ten potwór zmutował w Abuelę! Stop! To jest Abuela! Abuela wam nie powiedział, że mam maszynę na chrapanie? Niby jak. On już nie może plotkować. A nie plotkując niszczy nam życie nawet bardziej. Chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak niektóre informacje od Abuela są przydatne. Greta nie może zdjąć zaklęcia. Jeśli nie da się go zdjąć, to spróbujmy je złamać. Jeśli nalejesz do balonu za dużo wody, to pęknie. Chcesz wypełnić Abuela wodą? Nie wodą. Cizmę. Kolejna interwencja? Byłem grzeczny. Mam zadrapania na dowód. I w tym problem. Nie dostajemy naszych cisme. Są sprawy, o których musimy wiedzieć. Siadaj, Abuelo, dla własnego dobra. Te moje buty to podróbki. Mój ostatni obraz był kolorowanką? Użyłem szczoteczki Roberta. Użyłem nieraz szczoteczki Kajtka. Mówiłam, że skoczyłam na desce 360 stopni, a było tylko 340. Ja raz podałam ci kupne tortille. Już prawie pęka. Dajcie jeszcze więcej. Nie segreguję do recyklingu. Co? Trudno się połapać. Syn nie segreguje śmieci. Róża kupuje tortille. Rozalka obróciła o 340. Obraz Freddy to kolorowanka. Karolina nosi podróbki, a Robert z Kajtkiem dzielą się szczoteczkami. Fuj! Cisme! Co tu założyć? Nie cierpię moich ciuchów. Zapomniałem o tym. A, to jest to. Mam cię. Chłopcy. Hej, zasłaniacie. Szykujcie się na popisowy rzut na wałnicy za 3, 2. Co straciłem? O, raju! Ja straciłam rzut! Ej, fajne bryle, papuk! A, powiesz mi coś, czego nie wiem? Retro! Klasyk! O, lepiej! Zaraz będzie replay rzutu! Abuelo, znów telewizor nawala! I taki owaki do roboty, Lenio! Upiorna ta zabawka! Krzychu, możesz wyjąć baterię? No dziwne. Jeszcze jej tam nie włożyłem. No co jest? Abuelo, stój! Naprawiłeś! O jacie! Papuk zniósł jajo! To nie ja, to Karol! Wcale nie, mamo! Oczywiście, że nie zniosłeś jaja, mi poito. Tak, z naukowego punktu... Ja wiem, co to jest! Ten dom jest nawiedzony! Dom nie jest nawiedzony. Ktoś nas najzwyczajniej wkręca. Tu muszą gdzieś być sznurki. Ups, no nie ma sznurków. Karol, mów, jak ty to robisz. Nie patrz na mnie! Patrz na to! Kurwy duch! Ludzka
za tarczę! Uwaga! Schowajcie się ze mną pod stół! Szybko! Uff, chyba go zgubiliśmy. Chyba nie! Przynajmniej ta woda zmyła mi jajka z włosów. Puk, puk! To tylko ja! Słyszałem, że w budynku jest duch. Czy pana też straszył? Nie, od Hektora wiem. Co? Chyba mogę pomóc. To dobry duch czy zły duch? To kurzy duch! I zdecydowanie zły! Dziobnął mnie! Nie martwcie się, wielkodomscy. W Japonii jest takie wiosenne święto, kiedy rzuca się fasole, żeby odegnać złe duchy. Warto spróbować! Rzućcie fasole z życzeniem! Odejdź, duchu! W tej rodzinie dobrego jedzenia się nie marnuje. Czy to duch, czy nie duch? Państwo wybaczą, teraz ja muszę odejść. Czołem, wielkodomscy! Hektor napisał, że podobno macie tu ducha. Może to jakiś przodek? O ile jest się spokrewnionym z drobiem? Może ze strony róży? U nas do odstraszania duchów są fajerwerki. My zwykle robimy to w Nowy Rok. Ale nie ma powodu, by nie spróbować teraz. Odliczam. 3, 2, 1. Szczęśliwego Nowego Roku! Znaczy, odejdź stąd, duchu! A masz, kurzy duchu! Nie spodziewałem się, że kurzy duch może mieć własne fajerwerki. O, patrz, szczęki. No to... Cześć, mamo. Zrobiłam ci burrito na śniadanie i kawę na wynos. Na wynos? Tak, zaplanowałam nam dziś parę atrakcji. O, racja, fantastycznie. To wcinaj szybciutko, bo mamy tylko 8 godzin do twojego powrotu do pracy. A, 7 godzin i 58 minut. Pośpiesz się z ubieraniem, czekam na ciebie w kuchni. Maria, słyszałam, jak późno wczoraj wróciłaś. Po co się zerwałaś tak wcześnie? Obiecałam Rozalce, że spędzimy razem cały dzień. Martwię się o ciebie, Micha. Musisz odpoczywać, bo inaczej nam się wykończysz. Nie martw się, czuję się świetnie. Mamo, więc tak, pomyślałam, że nadrobimy z filmami. Chupacabra 4! O, ciekawe, czy przebili Chupacabra 3. A potem lunch w pizzerii Zrób to sam, a potem automaty, a potem muza... Och, to nowa pielęgniarka. Naprawdę muszę odebrać chwileczkę. Tak, Nindo? Nie, nie leczymy gołębi. Nawet jeśli ubezpieczone. Miłego dyżuru. Przepraszam za to. Gdzie byłyśmy? Dobra, więc... Mamuś! Rozpakowywałem paletę salsa verde i drzazga mi się wbiła. W czym problem? To ją wyciągnij. O, przecież to boli. Raju, Robert, nie przesadzasz? Daj, ja ci... A, boli, jak dotykasz! Nawet ci nie dotknęłam. Bądź dzielny, kochany. Skoczę po pęsetkę. Tutaj jesteś. Słyszałam, że masz dziś wolne. Zapozujesz mi do portretu. Sorki ci, Ufredziu. Mama jest zajęta. Ale Marii jako jedynej w rodzinie nie sportretowałam, a muszę dostarczyć obraz do galerii. A co z moim kuku? Tik-tak, tik-tak. No dobra, ale będziecie to robić równocześnie. Nie mogę patrzeć. Spojrzałem. Maria, nie wierć się, bo inaczej będziesz wyglądać jak Picasso. To co, gotowe? Bo jak dla mnie tip-top, ty i Ufredziu. O czym ty mówisz? Maria nawet jeszcze twarzy nie ma. Czekam na właściwą ekspresję. O! Muszę zaczynać od nowa. O! Zostało nam już tylko 7 godzin. 6 godzin, 40 minut i tyka. Mam ją. Dzięki, mamo. Mogę wracać do sklepu. Stój! Ten wyraz twarzy. Tylko serio? Ten wyraz? Ty to tak? Zatrzymaj go. O, rety. Proszę, możesz posłużyć się tym. Tu jest nawet lepszy kąt. To wszyscy happy? Chodź, mamo, spadajmy, zanim ktoś znów będzie... Maria, Maria! O, błagam! Znalazłam.
znalazłam ci trzech przystojniaków w tej apce randkowej, wieki średnie. Dzięki. Ten wygląda całkiem jak Raoul z Adios Anadios. Nie, tylko starszy. A, czekają w holu. Ty na serio? No wiem, czad. Tia wraca do gry. Słuchajcie, może zamiast trzech nudnych spotkań urządzimy trzy szybkie randki. O, Rajusiu, tak. Maria, twoje imię es como musica. Jakie to romantyczne. Ciii, nic nie słyszę. Na miłość boską. Papuk, możesz pomóc to przyspieszyć? Tak, ale nie za darmo. A, czas minął, łysy. Fajno, czy to już moja kolej? Zgaduj dalej. Dzień dobry, miło mi po... Ej, nie twoja kolej! O, okej, spoko. Miłego dnia życzę! Mamo! Mamo! Gorący sos kapnął mi na ranę pod żazdze. Palin, szczypie! Tia Maria, ratuj! Przykleiłam sobie wagonik do tyłka i teraz mnie piecze. Tak, Lindo? I po to są rękawiczki. Chwileczkę, mam drugi telefon. Cześć, Arturo. Wszystko w porządku? Hola, Maria. Tak, klinika ma się świetnie. Ale możesz mi powiedzieć, co to za wysypka? Strasznie mnie boli. I jak ja teraz pójdę do kibelka? A może ten, misiu? Przyjemny. O, mamo, jak boli. A co z moim wagonem? I co z tym? Super facet! Dosyć! Posłuchajcie. Hola, Michia. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Cześć, tato. Słuchajcie, wiem, że wszyscy potrzebujecie mojej mamy, ale dziś miał być mój dzień z nią. A teraz połowa już minęła. Och, tęskni za mamusią. To takie urocze. Gdy szykowali już las posadas, chcę robić te tamales i iść na tamalada. Wszyscy gotowi? Karola? Papel picado sabuelo prawie gotowy. No jak żywy. A co u ciebie, Karol? Sekundę. Jeszcze uszkadzam, znaczy się naprawiam nam piniatę. Słodycze będą moje. To znaczy nasze. Feliz Navidad. Kajtek i Kamilek. Już ostatnia rzecz. Piękna choinka. Abuela, wszystko gotowe? Już właśnie kończymy ostatnią porcję masa do tamales. Riquissimo. Wszyscy wykonują świetną robotę. Aj. Z wyjątkiem kogoś, kto nie umie utrzymać masa w misce. Akurat moja masa jest pierwsza klasa. Mamo, Maria mnie masuje! Jakby znów byli dziećmi. Uwielbiam powroty. Ta porcja masa ma już dosyć. I wy też. To ruszajmy. Ludzie, nie traćmy cennego czasu Las Posadas. Dziś wieczór Las Posadas, klasycznych jak to Sadas. Czy może być nam lepiej, gdy familia jest w komplecie? Wolę jego starsze kawałki. Zrobiliśmy z Robertem mapę idealnej trasy do śpiewania. Margarita daje pyszne czekoladki. A domów oznaczonych krzyżykiem trzeba unikać, bo tam dają pomarańcze i orzeszki. Więc do nich zajdziemy na końcu, jak zdążymy. Ruszajmy. O, cześć. A co was tu sprowadza? A my tak tylko wpadliśmy pożyczyć szklankę mleka i trochę ziemniaków. Oraz indyka. I choinkę może? Przestańmy ściemniać. Naszą wieczerzę szlak trafił. Niko i Kam rozjechali indyka pociągiem z sosem. Czeka, czeka, bubu. I teraz nie mamy co jeść. O, biedactwa. Zapraszam do nas na kolację. Mamy tamalową ucztę. Dziękuję, Różo. A wy nie naróbcie mi wstydu. Trzeba zrobić więcej tamales, a ja zużyłam wszystkie produkty z Mercado. A, za co?
Wracaj do drzemki. Arturze, czy mógłbyś skoczyć do kup dużo po składniki? Ale my idziemy kolędować Abuela. Spokojnie, to potrwa tylko chwilkę. Wrócę, nim się obejrzysz. Co to było? Przepraszam, panie doktorze. Kamyczku, prosiłam, byś się nie kamuflował, gdy idziemy w gości. Miło, gdy dla odmiany ktoś ci gotuje, prawda? Och, tamto pacjenci często mi gotują. Weźmy lomo saltado, seniory Luizy. O, byszności. Ale to też jest świetne. On chyba gardzi naszym jedzeniem. Założę się, że brak ci tam telewizji. Więc nagrałam ci wszystkie odcinki Adios, Ana, Adios. O, zapomniałem ci wspomnieć. Ostatni sezon był kręcony w Peru. Byłem statystą. Truposz numer 4. Wow! Jej, życie tam musi być fantastyczne. No, o niebo lepsze niż tu. Kto chciałby wyjeżdżać z Peru? Tato, wiedziałeś, że babcia robi pyszną lemoniadę? Pewnie w Peru takiej nie macie. Dziękuję, Icha, ale odstawiłem cukier. Patrzę sobie na ciebie czasami moim trzecim okiem. Babcia tak tylko żartuje. Nie może cię podglądać aż w Peru. Pewnie, że mogę. I wiesz, jak na lekarza coś rzadko myjesz ręce. Tak. Coś jakby trochę powiało chłodem. Dobrze, że mam tradycyjną peruwiańską mantę. Ach tak, manta. Wszystkie staruszki na wsi tam takie noszą. Hej, tato, a jakie tam jest zaopatrzenie? Podobno mają papaje giganty. Jaką najstraszniejszą chorobę tam leczyłeś? A co jest teraz modne w Peru? Zaprosisz mnie do Peru na urodziny? Wiesz co, tato? Musisz być wykończony. Pokażę ci twój pokój. Dobranoc wszystkim. A co mi tam, że on rąk nie myje? Przytulne lokum, prawda? Założę się, że jest dwa razy większe od twojej chatki. No i nie ma tu komarów. Karolina pomyślała chyba o wszystkim. Nawet generator dźwięków gdzieś znalazła. Buenissimo. Dziękuję, Icha. Śpi dobrze, tato. Niech ci się śpi lepiej niż przez ostatnie dwa lata. Kający wodospad! Rzemrzący stromyk! Cykady! Teraz znacznie lepiej. Nie ogarniam. Dostał przytulne mieszkanko, a wyszedł spać tutaj? Widać, woli warunki polowe. Albo papuk nie jest najlepszy do usypiania. No pewnie! Obwincie ptaka! Teraz cię dopadnę, kam! Czemu tworzysz same węże, ciociu Fredziu? Przepracowuję traumę! O nie! Hej! No nareszcie, chodź siadaj, Rosalio! O, bawimy się w kalambury? Ja wiem, to szczur, który chce się uwolnić z burrito. Trafiony. A skąd, panie Hektorze? Pomyślmy, jest długie i się gibie, może spaghetti? O, to jest... Nie! Boż! A ja nadal obstaję przy szczurze w burrito. O nie, pan skarbek się dławi. Pacharyto, pacharyto! Abuela, to się nie sprawdza! Mam go! A co to coś tutaj robi? Proszę pana, możemy to wytłumaczyć. Czyżowie nie mieli gdzie zostawić gadów? To było tylko na ten weekend. To się więcej nie powtórzy, nunka. Proszę się, nie miałem z tym nic wspólnego. Niesłychane, że pani do tego dopuściła, pani Wielkodomska. Pani rodzina złamała zasady. Czyżowie złamali zasady. Więc żegnam! To w zasadzie powiedziałbym kiedyś. Lecz ten dzielny i dobry wąż uratował mi życie. Widać, źle oceniałem gadzi ród, bo ten mały Ancymon to bohater. Czy to oznacza, że... To oznacza, że od teraz dopuszczam gady w kamienicy! Super!
Ja mam dość gadów na dzisiaj. I dosyć gadania. Dlaczego to muszą być węże? Cześć wam! Au! Ciuchu, 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 czeka, czeka. Nie jesteś trochę za stara, żeby się bawić w księżniczkę? Powiedział pan Majtasy z ciuchcią. Mamo! Cii, proszę was! Karolinko, wracaj na stołek. Staram się ukończyć ci sukienkę na wiosenne pokazy. Nie do wiary, że moja ninia odtańczy ze mną bajle folkloriko. Jakie balie, kukuryku? Bajle folkloriko to meksykański taniec ludowy. W naszej rodzinie jest tańczony od pokoleń. Dobrze odtańczony może wzbudzić płacz i śmiech. I pasję! A ja poczułem! Niebezpieczny. Podoba mi się. Świeżutkie queso fondido dla ciebie i twojej siapsiuki. Tylko się nie ruszaj. Dobrze, że mam przy sobie leczniczą Sabila. Abuela, nawet nie powiedziałam, co mnie boli. Nie szkodzi, nałożę na wszystko. Karola, strasznie cię przepraszam. Nic ci nie jest? A, chyba zwichnęłam łokieć. Rozalko, żadnych więcej deskorolek in mi casa. Zawieziemy cię do lekarza, żeby upewnić się, że zatańczysz. Znaczy, że nic ci nie jest. Nic mi nie będzie, ale zatańczyć chyba nie dam rady. Przez kogo mi mama płacze? Ten ktoś zapamięta. Mnie nic nie jest, tylko tradycja nam umiera. Może ja z tobą zatańczę? Jesteś pewna, Rozalko? Bajle folkloriko wcale nie jest łatwe. Spoko, załapię. Fajnie byłoby kontynuować rodzinną tradycję. Będę dumna, mogąc cię uczyć. I lepiej się przyłóż, bo jak jeszcze raz zobaczę, że mama płacze, to nie ręczę. Uuu, słodkie chrupki, mia, mia. Kto chce świeże churros? Proszę. Ostatnie czuro? O, wygląda przepysznie. Ale resztki zawsze zgarnia abuelo. No chyba, że... Tryb szachowy! Rozegram gambit głodnego abuela. Gdy pionek abuela spróbuje zdobyć czuro, ogram go pionkiem lala! Mikasa mi czuro! Nic mi nie jest! Szachmat! Chłopcy, pora spać! Gaście telewizor! Zawsze jak leci najlepszy program, to trzeba iść spać. Chyba, że... Tryb szachowy! Otwierającym ruchem mamy jest atak porą spania, więc odeprę go koniecznością obrony dziecka. Żeby zbić pionka taty, poświęcę swojego pionka papuga. I będzie gites. Chłopcy, do spania! Raz, dwa. Mi bebe jest na desce! Karol, Kajtek, pora do spania. Hej, uważaj, wygnieciesz mi pióra. Mam pod nimi organy. I trafiony. Teraz oglądanko. Chłopcy, koniec telewizji, marsz do spania. O nie, dopadła mnie królowa. Potrzebny mi ruch. Czas na znikającego króla. Och, Karol pewnie śpi. Chodź, Kajtuś. O, rzesz. A skoro dzieci już śpią, teraz najlepszy program wieczoru. Szachmat! O, dzień dobry, pani dyrektor. Czy dzwoni pani pochwalić nas za okiełznanie Karola? Nie! Jakimś cudem jest gorszy niż wcześniej. Wykiwał nauczycieli, żeby do końca roku nie robili mu klasówek. Nazywa wszystkich pionkami i wciąż woła szachmat. Karol używa teraz szachów do robienia przekrętów. O nie! Ale tak mi przykro! Przepraszamy, pani dyrektor! Obecnie pani kierowniczko korytarza. Karol wygryzł mnie z posady. Teraz on jest dyrektorem! Ej, korytarzowa, przestań się obijać! Ten korytarz sam się nie upilnuje! Ach!
stworzyłem potwora. Pozostaje nam tylko jedno. Pokonać Karola w jego własnej grze. Szachmat! Ach, starczy, Falkonie. Do spanka. Kajtek! Kajtek! Przestań chrapać! Mamo, mogę mieć własny pokój? Kajtek całą noc nie dał mi spać. Ups, sorki, Karolu. Co? Nie. A gdzie spałby Kajtek? Obojętne, niech puszcza bąki w salonie. Och, Karolu, nie. I koniec dyskusji. Koniec dyskusji, ta? Zdobycie własnego pokoju będzie królem wszystkich moich przekrętów. Tryb szachowy! Jesteście pionkami w mej grze. Please, pozwól mi cię ostrzyc. Jak nie dostanę tego dyplomu, nie będę mogła latem pracować w gwiazdorskim spa. O, w takim razie? Nie, mam już fryzjera. No weź, brat, potrzebuję cię. Aż tak, żeby mi sprzątać przez miesiąc? 2 tygodnie. 3 tygodnie! Plus prace domowe przez miesiąc. Tydzień sprzątania bez prac domowych, za to pokażę ci, gdzie Abuela chowa słodycze. Stoi! Nie mów fryzjerowi. Bueno, zrobimy najprostsze możliwe cięcie. Przyklej z powrotem! Przyklej z powrotem! O, wyglądasz jak ktoś znajomy. Igławo! Awo! Karolina zrobiła ze mnie Abuelo! Nigdy ci tego nie wybaczę. Przepraszam. Czeszę się sama codziennie i wyglądam zabójczo, więc pomyślałam, czemu tu miałoby być inaczej? To wiesz co? Tu jest inaczej! A? Kręcę kinowy hit! Straszna fryzjerka atakuje! Czyje włosy zmasakruje teraz? Hej, Abuelo, czy mógłbym dzisiaj wyjść wcześniej? Bo mam tyle randkę z Hanią. Tutaj jestem, Robuś, i nie. Okej, okay. Pa obaj, Abuelos. Zniszczyłam Karolowi włosy i na pewno obleję jutrzejszy egzamin. Ja muszę na kimś poćwiczyć. Brawo! Siebie ratujecie! A gdzie są wszyscy? A co ci się stało? Karolina się stała! Masakra, Kajtek! Musisz mi pomóc! Okej! Czekaj, twoim fryzjerem jest Kajtek? Bo to geniusz nożyczek! Nigdy więcej cię nie zdradzę! Jej, Kajtek, chciałabym mieć twój dryk. Boję się, że jutro obleję. Dałbyś mi parę rad? Jasne! Rada pierwsza. Look Abuelo jest bardzo passé. Kto ma 2 kciuki i jest mój głapo? Ten gość! I pamiętaj, jak najprościej. Po troszku. Spokojnie. To ledwo twoje 40. podejście. Zła fryzjerka ponownie atakuje! Jest wiele ofiar! Czy komuś uda się ocaleć? Mnie też dopadła! Ma rację! Wszystkie cięcia mi się mylą! Jutro tylko zniszczę Margaricie włosy! To może naucz się robić jej fryzurę! Racja! Jeśli bym się skupiła tylko na jej fryzurze, może mi się udać. Spróbuj raz jeszcze. Tak, prawie to masz. Jeszcze raz. Ale nie ma już peruk. No brawo! Piękna fryzura! O, cześć, Margarito! Jest! Zła Margarita! Przecież wiesz, że ja już mam dziewczynę! Po pierwsze, trzeba zapracować na chory wygląd. Trzeba też podnieść sobie temperaturę na tyle, żeby mama pozwoliła ci zostać w domu, ale nie za bardzo, żeby cię zaraz nie wiozła na pogotowie. I powiedzieć mamie, że się źle czujesz, gdy będzie zajęta. Nie zorientuje się, że udajesz.
Gratulacje, Krzychu. Ktoś tu widział mu czerwony krawat? Weźmie, gdzie jest kamilek? Ach, niespodziewany podwójny dyżur. Potrzebna mi kawa. Mamo, źle się czuję. O nie, skarbie. Proszę, zmierz temperaturę. Trzydzieści 37,8. Nic groźnego, ale podwyższone. Powinnaś zostać w domu. Odpocznij sobie i pij dużo płynów, dobrze? Ja zostanę w domu i się tobą zajmę, Wnusiu. Znaczy, dam sobie radę. Naprawdę. Zgadzam się. To tylko stan podgorączkowy. Nie musisz zostawać, mamo. Zadzwoń, gdybyś się gorzej poczuła. Fredziu, proszę przeprosić ode mnie Krzycha, że nie mogę mu dzisiaj kibicować, ale wypadł mi dodatkowy dyżur. Nic się nie martw, babciu. Już wiele razy dawałam sobie radę sama. Pośpiesz się, Różo. Nie chcemy wylądować na tanich miejscach. Ale... Zdrówka, Rosalio! Już dzisiaj jedna z zawodniczek zostanie mistrzynią świata! Mistrzostwa świata w wrestlingu. Świetne te twoje pelerynki! A! Dopasowane! W pierwszym starciu zmierzą się księżniczka Valentina! Do domu! Przeciwko nawałnicy! Zwycięzczyni przejdzie do kolejnej rundy i będzie go krok bliżej zostania mistrzynią świata! Mój tata? A on czemu dzwoni? Cześć, tato! Cześć, skarbeczku. Babcia dzwoniła i mówiła, że jesteś chora. A tak, całkiem chora. Niech no cię zobaczy. Przyłączmy na wideoczat. Oj, zaczekaj chwilę. O, rety! Wiem, niezbyt ładny widok. Ale mama powiedziała, że wystarczy to odespać, więc... chyba pójdę się położyć. Dzięki za telefon, tato. Kocham cię, pa! Dobra robota! Świetnie! Zgniecie! Hej, Rozalko! Babcia prosiła, żebym do ciebie zajrzał. To Paweł, nasz dostawca. To co robimy? Nie wiem, czy powinieneś tu wchodzić, bo... To mi wygląda całkiem poważnie. Papuk, pomóż! Paweł, twój dostawca chyba wyje. Nie znowu! Chodź, wracamy do zawodu. Nawałnica wygrała pierwszy pojedynek! A teraz będzie musiała stawić czoła straszliwej Pularcie. Rozalko, tu pani Karnicka. Naprawdę? Babcia chyba obdzwoniła całą okolicę, by do mnie zajrzeli. Iga, weź się schowaj. Ta pozycja pozwala otworzyć czakry. Tak, absolutnie. Dzień dobry, jestem z centrum niezwykle ciężkich i zakaźnych przeziębień. Proszę natychmiast opuścić skażony chorobą teren. To dla pani bezpieczeństwa. Spoko, Luzik, to ja! Tak, no wiem. Jak ci się z tym udało? A, kombinezon ma z przodu suwak. Nie, pytałam... Nieważne. Jesteś świetna. Nawałnica pokonała straszliwą Pulardę, a teraz musi się zmierzyć z Tygrysicą! Babcio, alarm! Babcio, alarm! Co ona tu robi? Szybko, wyjdź przez mój pokój! Jasne! Paweł mi powiedział, że wymiotujesz na prawo i lewo, więc przyleciałam jak tylko się dało. Wiem, jak emocjonujesz się oglądając sport, więc nie chcę, żebyś miała jakikolwiek dodatkowy stres podczas choroby. Nie, nie, nie. To żaden stres. I wiesz co? W sumie to już lepiej się czuję, więc włączę sobie z powrotem telewizor. Nonsens! Pani Karnicka powiedziała, że był tu ktoś z Wydziału Zdrowia, więc to poważna sprawa. Nie martw się, Wnusiu. Moje specyfiki postawią cię na nogi w 3 miga. Specyfiki? Specyfik. Ble, to cuchnie jak nadpsuta ryba. Czy to naprawdę konieczne? Tak. Ta medycyna pomaga na wszystko, perełko. A mnie zapewnia młody wygląd. Ups, ten się skończył. Na szczęście mam zapas. Hej, jak tam u ciebie na dole? Czy twoja babcia gotuje starą rybę?
Nie, torturuje mnie swoimi specyfikami. A najgorsze jest to, że nie mogę oglądać mistrzostw. Nie martw się, znajdę sposób, żebyś była na bieżąco. O tak! Poczujesz się znacznie lepiej, jak wypocisz choróbsko. Odpoczywaj. Niedługo wrócę. Dobra. Dzięki, babciu. Robert, co się stało? Nareszcie dostałem szansę zagrania w zespole, ale dla tamtych chłopaków nie jestem dość fajny. Co? Jesteś bardzo fajny. Może i jestem fajnym Robertem, ale mam być fajnym pankrokowcem. Chwila, może wy mi pomożecie? Robert, niczego ci nie brakuje. Zmieńcie mnie! Cóż, skoro tego chcesz... Dobra, na panka musisz się pozbyć rękawów. Poszarp mu koszulę. Z przyjemnością! A teraz włosy. Zdecydowanie w czubek. Czerwony. Punk polega na podejściu. Niezależnie co słyszysz, masz mówić obojętne. Karola, zacznij. Robert! Słyszałeś, że Abuela zrobiła na kolację albondigas? O, serio? Uwielbiam! Znaczy, obojętne? Spróbuj jeszcze raz i przewróć oczami. Obojętne, 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 obojętne. Za bardzo przewracałem oczami. Zacięły się. Teraz punkowy luk sceniczny. Stań luzacko, ramiona mocne, kostka w górę i wściekła mina. Wiesz, taka co ją masz, gdy ci narobię na podłogę w Mercado. Robuś, co ty masz na sobie? Wyglądasz jak Bobo. Punkowy Bobo. Robert, jesteś gotowy. Dzięki wam, dziewczyny. Całus albo obojętna. Hej, moja gitara. Czysta strata czasu. Z wyjątkiem tako, rzecz jasna. Tako al pastor. Zawsze mówiłem, że ten wróżbita Ernesto to Bobo. Kto normalny by uwierzył, że na całe miasto spadła klątwa? Ej, Micha, co ty tam robisz? Chowaj się pod stół, tu jest bezpiecznie. Abuela, nawet mowy nie ma. Będę musiała oszałwiewać cały dom. Jedyny sposób, by przetrwać klątwę, to użyć nieśmiertelnych słów wróżbity Ernesto. Vete, vete, vete. Mala suerte, suerte, suerte. Klątwo, odejdź precz, przenieś się na inną rzecz. Spadaj stąd! Jaki kolor soku wolisz do parku? Czerwony czy fioletowy? Klątwo, fiolet! Na Jeziora Wielkie spadła straszna klątwa, Różo. Dbaj o bezpieczeństwo swoich bebes. Ja bym tam wybrał czerwony. Zostajecie w domu! Od teraz zakaz chodzenia do parku! Vete, 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 mala suerte, suerte, suerte. Moja obręcz do aerobiku? Teraz do szałwiku. Okej, luz. Karola, gotowa na wypad do centrum? Do centrum? Do proszenia się o nieszczęście! Aj, nie mogę wam pozwolić na wyjście do centrum. To zbyt niebezpieczne. Naprawdę? Abuela, widziałaś moją deskor... Przepraszam, Micha, ale próbuję cię ochronić. Skoro tak twierdzisz... tutaj jest. Dobrze, że się znalazła, bo jestem spóźniona na spotkanie w kinie. Kino? To bardzo ryzykowna impreza. Nikt z mojej najdroższej familii nie wyjdzie do tego przeklętego miasta. Słyszałaś, Ernesto? Musimy uważać. Tam jest w tej chwili za dużo złych mocy. Drzwi się nie otwierają. Abuela! Wpuść mnie! Robert? Micho, prosiłam cię, żebyś nie wychodził. Zajmę się tym! Mam go! Okej, Abuela oszalała. Wiem! Musimy udowodnić, że miasto nie jest przeklęte, albo nigdy nie wypuści nas z domu. Papuk, przestań filmować! Kroi się dramat! Abuela nas nie posłucha. Ona słucha wyłącznie wróżbity Ernesto. To trzeba go zmusić do zmiany zdania o naszym mieście. A niby jak mamy to zrobić? Au!
Au! Uważaj z zoomem, ptaku! Chwila! Już wiem! Nakręcimy filmik pokazujący temu wróżbicie, że nasze miasto nie tylko nie jest przeklęte, a wręcz bardzo szczęśliwe! Tak! Nie chcę udać! Nakręcę to! Będę kosić nagrody! Chcę podziękować moim fanom! I mojej dziewczynie Pelagi! Całus mała! Brawo ja! Całuski! Weź się ocknij, papuk! No, bierzmy się za kręcenie! Najpierw to trzeba się wymknąć bez wiedzy Abueli. Vete, vete, vete! Mala suerte, suerte, suerte! Aj, nie okadziłam psiej poduszki, pierdziuszki! To nasza szansa! Vete, vete, vete! Mala suerte, suerte, suerte! Już, już, już! Niezły przypał! Odczepcie się! No i chole! Zdejmijcie je ze mnie! Stać, małe bestie! Jakie śliczne! Lapa Heritos! Jak śliczne to bierz! Papuk, te przeurocze małe bebes myślą, że jesteś ich mama! Tak? Niech se myślą! Mowy nie ma! Czy ty chociaż wiesz, gdzie jest ich mama? One same nie przeżyją! Pobrysitos! Ja nie jestem ich mamą! Papuk spada! Papugu wielkodomski! Będziesz się troszczył o te pacharitos, dopóki same nie będą w stanie! Ja się nie troszczę o nikogo poza sobą! Taki już jestem! Wolny jak ptak! Krakersiki! Jeśli nie zatroszczysz się o nie, ja przestanę się troszczyć o ciebie! Nie będzie krakersów? To okrutne! Dobra, miejmy to już z głowy! Oj, ten przecieka! Teraz mój klient uda się na wieczorny spoczynek. Co? Kiedy te obrazy mi potrzebne na jutro? A Lalo potrzebuje snu. Może je na spokojnie dokończyć rano. No, aby tylko udało mu się jutro je skończyć. Proszę wybaczyć, ale artysta usiłuje spać. Co? Lalo? Ale to moje łóżko! To gdzie ja niby mam spać? Spałem jak pisklak. To wyrko jest meguśka. I co tak stoisz? Zamawiamy śniadanie. To koniec! Zrywam umowę. Znajdę innego artysty, Lalo. Nie jesteś jedynym psem w mieście. Raju! Ktoś tu chyba wstał lewą nogą z psiego posłania. O! Hotelik dla psów gratis! Tylko dziś ja cię! Dobry piesek, nasiąknij jeszcze więcej farbą. Nelson, zapomniałbym zostawić ci twój przysmak z zielonej herbaty. Ha! Nelson! Dopiero co wrócił od fryzjera! Za to z pozytywów w zielonym wam obu do twarzy. Śmiało, jaskierko. Jeśli się postarasz, będą przekąski. Och nie! To nie były przekąski! Nie, przykro mi, Pusiu. Ja chcę abstrakcję. Możesz iść, Vete. Te psy to porażka! A wystawa już za godzinę. Głupio mi to mówić, ale ja jednak potrzebuję Lala. Proszę, sprowadźcie go z powrotem do domu. L'extranamos mucho. Cześć, rodzinko, tęskniliście? Papug zdaje się jakiś inny. Nie bądź niemiły, on się pieszy. Papug, tak się cieszę, że wróciłeś.
Gdzieś ty się podziewał? Na terapii dla par z Pelagią. Robimy postępy. Następnym razem zostaw wiadomość. O, Lalo chce wycałować papuga. Wyluzuj, Lalo. Papug, wszystko okej? Czemu tak dziwnie latasz? O nie! Traci moc! Och, te najtańsze baterie! O, biedaczek musi być wykończony tą terapią dla par. Może się podładować. Chciałem powiedzieć, zdrzemnąć w moim pokoju. Przecież nigdy go do siebie nie wpuszczasz. O, ale bardzo się za nim stęskniłem. Wycałuję cię, papug. Całą noc byłem na nogach, przeszukując ulubione nocne kluby papuga i nadal ani śladu. To weź się jakoś ogarnij. Dopóki go nie znajdziesz, musimy dalej brnąć w tę maskaradę. Witaj, ptaszku. Buenos dias wszystkim. Papug, dziś już bardziej przypominasz siebie. Papug, no nie przy stole. Rozmawialiśmy o tym. Karol, przystopuj z tym guanem. Staram się! Przycisk się zaciął! Szybko, wyleć nim z jadalni! Jego oko! Niepotrzebne mi! Jak się czujesz? Nie pozwól im złapać trona. Robi się, Robuś! Jestem! Michito, twój kostium halloweenowy jest fabulozo! Dzięki, abuela! Jestem El Falcon! Zobaczcie mój pas z Elo! Lalo! To elotę do strzelania, nie do lizania! Kto kostiumem wymiata? Może i wyglądasz jak Alisa, ale za grosz nie śpiewasz jak ona. Prognoza na dziś? Zemsta. Wyglądasz pięknie i śpiewasz super, Karola. Chcieć, abuela. Mózg. Świetny kostium, Bobo. Co? Dwóch abuelos? Robert, to tylko ja, Kajtek! O, nawet się drapiesz pod tyłku jak abuelo! Pozwól, że poprawię ci wąsy, Kajtuś. Haha, perfekto! W tym roku zbierzesz mnóstwo słodyczy dzięki temu kostiumowi przystojniaka. No weź, abuelo, ja zbiorę więcej słodyczy niż Kajtek. Tym razem to ja zbiorę najwięcej. Wir na bałnicy! Nie mogę! Złaź ze mnie! Wyrzućcie elotę! O, Lalo! Skoroś taka pewna siebie na bałnicę, to może podkręcimy sobie trochę tegoroczne Halloween, ha? Kto dziś zbierze więcej słodyczy, ten zgarnie również utarg całej reszty. No dobra. Fajny pomysł, Bobo. Wchodzę! Ja też! I ja! Nie zapomnijcie o nas! Ja kocham zbierać słodycze! O, Kamilku, jesteś przesłodkim duszkiem, ale nie możesz z nami pójść. Niektóre domy, które odwiedzimy, są o wiele za straszne dla dzidzi. Dawno zmypał! Pecha masz ty! Kiedy ruszamy? Wygram te zawody jak nic! Nie. Spadaj, ptaku. Gdybyśmy rywalizowali z tobą, miałbyś zbytnią przewagę. Bo jestem nieziemsko przystojny. Ty latasz. Zebrałbyś więcej słodyczy. Pójdę pieszo. Słowo. Możecie mi zaufać. A w życiu... Prognoza na dziś? Nara, wiara. O moich słodyczach możecie zapomnieć. Bawcie się dobrze, tylko wróćcie przed dziewiątą. Pierogowy piątek, najlepszy dzień tygodnia.
Wygląda przepysznie. Umieram z głodu i wszystko mnie boli. Pożywienie dostarczane w przeddzień egzaminu jest kluczowe. Badania dowodzą, że eliminacja mięsa na biał tylko nie ser i skrobi radykalnie poprawia wyniki testów. Sorki! Strączkowe też zdecydowanie odstaw. O co? A ty odstawiasz pierogi, mądralo! Czemu tu jest tak strasznie zimno? Czytałem w opracowaniach, że sen w ujemnej temperaturze stymuluje pracę mózgu, a jutro chcesz być w szczytowej formie. Co się dzieje? Inne badania dowodzą, że najlepiej spać na nietoperza, żeby krew spływała do głowy. A jak mi się siusiu zachce? Dość, ty masz. Z innych badań wynika, że parcie na pęcherz poprawia funkcję pamięci. Dzięki za pomoc. Teraz to na pewno dam sobie radę na egzaminie. Jak tylko trochę odtajam. Robert zaraz wróci. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć jego minę. Uwiecznie ten radosny moment. Uwaga, chyba słyszę jego kroki. Fatalnie wyszło. W ogóle nie uchwyciłam twojej radości. Cyknę ci jeszcze jedno. Ciociu Fredziu, oblałem. Ale przecież nie dostałeś jeszcze wyników. To skąd wiesz? Nawet nie skończyłem pisać testu. Sądziłem, że jestem przygotowany, ale jak tam usiadłem, to w głowie znów miałem pustkę. Nie przejmuj się, Robert. Czytałem inne opracowanie, w którym twierdzą... Dość tej twojej antyjedzeniowej nauki. Robercik, podejdziesz kolejny raz. Ale tym razem to ja ci pomogę zdać ten test. Możemy już jeść tort? A? Nie ma tortu, dopóki Robert nie zda. Znaczy nigdy. Dla kurandera. Ach tak, to twój umęczony duch nie pozwala ci zdać egzaminu. Nie martw się, już ja go uzdrowię. Omletem? Mniam. Nie wierz. Cała negatywna energia, która nie pozwala ci zdać egzaminu, zostanie wchłonięta przez to jajko. Nigdy więcej nie tknę omleta w tym domu. Chyba podziałało. Ajajaj, widać się pośpieszyłam. Wal garnkami w patelnię. To odgoni od ciebie złe duchy. Co to za hałasy? Zaburzacie mi rytuał zen. Tam jest zły duch! Nie pomogło! Hej! Oj. To jest szczęśliwy chlebek, żeby pilnował cię przed jutrzejszym testem. Dziółka, które oczyszczą ci aurę energetyczną. Glutowate pomagają najlepiej. Dziękuję. Wypiję trochę później. Nie, teraz, zanim się skrzepną. Szczęśliwy chlebek, mój ulubiony! Jesteś gotowy, Roberto. Buena suerte. Byłabym zapomniała. Talizmany. Łuski skarpia, królicza łapka, podkowy. Dzięki, abuela. Biedactwo. Mój Roberto, to dlatego, że zapomniałam cię okadzić. To nie twoja wina, abuela. Naprawdę wierzyłem w moc twojego odczyniania, ale jak się zestresowałem, to kompletnie się zaciąłem. Martwię się, że mogę w ogóle nie zdać. Witaj, misiaczku. Dziś w smokingowym t-shircie. Z jakich to okazji? Dziś w Mercado będzie głosowanie na pracownika miesiąca. Ale mam stresa. O, ja ci, Robert. Dosłownie musisz tym razem wygrać. Ostatnie dwa razy cię skrzywdzili. Nie musisz mi mówić. Jestem super punktualny, zawsze czyszczę rolki do hot dogów, a nawet zastępuję pana dmuchańca. Tego zielonego przed Mercado? Tak. Tylko zobacz. Szukanie psy! No, babuk, właśnie się uczesałem! To ptaszysko ostatnio działa mi na nerwy. W nocy ledwo oka nie zmrużyłem. Babuk, możesz to skręcić? Co? Podkręcić? Się robi! Misiaczku, to nie groźne żarty.
gadki. Śniadanko gotowe! O, fajne gadki. O, ekstra, dostałeś mój prezent. Fuj, papug! Czemu mam twoje pióra w chłewo z rancheros? To nie jego wina. Pobrysito, pierze się. Już prawie sezon na bikini. Ale czy musi się pierzyć do mojego śniadania? Mogę spróbować do twojego lunchu. Naturalnie, przychodź do nas. Czekam na was, Iwania. Iwan? To on wciąż się tu krę... To znaczy... Co tam, Różo? O, Hektorze! Inspekcja sanitarna zamknęła Iwanowi studio, więc dziś kurs tańca odbędzie się u nas. Zaraz wszyscy się tu zejdą. Co? Tu? Ale dziś jest mecz! Który obejrze uwadzka? O, to na pewno oni! Ten typ cię rozpozna! Szybko, mura! Na rozgrzeweczkę Konga! Luźne bioderka i zakręć! 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 Ta para pa pa! Ta para pa pa! Pa para pa pa! Pa para pa pa! Ta! Pa para pa pa! Pa para pa pa pa! Hektorze, a co ty tam robisz pod stołem? O, to ten inspektor, który kazał mi zamknąć studio. Będzie widowisko. On? To nie żaden inspektor, tylko mój mąż. Topa. Zdaje się, że wy dwoje macie do pomówienia, a ja wracam otworzyć moje studio. Spadamy, proszę państwa. Hektorze Wielkodomski, słucham. Miałem po kokardę gadania w kółko o Iwanie i jego studiu, okej? Okay? Więc pomyślałem, że jak je zamknę, to wreszcie będę miał spokój. Hektorze, jak mogłeś być takim egoistą? Nie zamierzam z tobą rozmawiać. Patrz, kto by się tego spodziewał? O, muszę to naprawić. Dokąd się wybierasz, mamo? Pomyślałam, że wpadnę na festiwal sztuki zobaczyć, jak idzie. I może wreszcie przeczytam moją recenzję. Musisz nas nauczyć tego swojego tańca. Natychmiast. A, czekaj, taki jest plan? Znaczy, to idziemy w tany. Więc nadszedł wreszcie ten dzień. Moje kochane bebes, podzielę się z wami radością tańca. Wczujemy się w La Musica. Zebrałam wszystkie gadżety z całego domu. Halo? 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 O, babcia Nakamura. Pan Nakamura? O, poszedł do łazienki chyba. Do końca dnia. Nieświeże krewetki. Okej, pa. Calutki dzień to robię. Ominęła cię czterogodzinna interpretacja taneczna. Och, my z Lalo musieliśmy obsikać połowę gazet w mieście. Uznajmy, że nas suszy. Gazety z drugiej połowy miasta są w moim fejkowym projekcie plastycznym. A co to? Czart wie. Najważniejsze, że Tia Fredzia nie przeczytała recenzji. Nie! O nie! Przegapiliśmy coś! Przeczytała recenzję. Przecież mówili, że ten Artemio tworzy lub niszczy artystów. W przypadku to drugie! Musimy to odkręcić! Co jeśli posłucha Artemia i porzuci bycie artystką? Wtedy ja znajdę tego tam Artemia i zniszczę go! Spoko, tygrysie. Może by pokazać mamie, że recenzja nie ma znaczenia. Jak? Dzisiejsza aukcja dobroczynna. Jeśli prace cioci Fredzi się sprzedadzą, to znów w siebie uwierzy. Tylko jak przekonać ludzi do kupna po tym, jak krytyk ją zmiażdżył? Artemio to nie jedyny liczący się krytyk. Chyba mam pewien plan. Zdążymy wyskoczyć na Siusiu? Cieszcie się, żeście go nie wyprowadzali. Nie jest w dobrym humorze. Ej, Lalo, dlaczego to zrobiłeś?
Teraz będę musiał się zdrzemnąć w Mercado. Hej! Lalo zeżarł głowę El Falcona! Moje nowe kozaczki! Lalo, co się z tobą dzieje? Lepiej to rozkmińmy. Abuelo nie cierpi niegrzecznych zwierząt. Jak go raz obudziłem, omal nie skończyłem jako tacos z papugą. Tacos z papugą? Fuj! Ej, przecież byłbym świetny w tacos! Cofam to, co powiedziałem! Nie nadaje się do tacos! Może Lalo potrzebuje zabawy? Już dawno nie bawiliśmy się w aport, prawda, piesku? Cel namierzony. Co on robi? Jej, swojej mini lodówki też się pozbyłaś? Co za poświęcenie! Nie boisz się, że ktoś ci żarcie buchnie? Nie, obkleiłam moim imieniem. Powinno być spoko. Czekaj, czekaj. Nie potrzebujesz kawy. Tu masz gumę energetyzującą z naszego sklepu. Papaja. Chyba mogę spróbować. O. A, Robert, wymyśliłam, jak możesz zrobić koktajl proteinowy Haniu bez blendera w moździerzu babci. Old school. Cudownie. Zacznijmy od bananów. Oj. Może lepiej zacznij od obierania. Dobra, dwuminutowa kombinacja mycia zębów, prysznica i prania ciuchów, start! 2 minuty później. Jakość. No dobrze, gotowi zobaczyć, jak nam poszło? Założycie, że obniżyliśmy rachunek o połowę. To niemożliwe! Zużycie nadal rośnie! Żartujesz sobie? Żuję tę gumę od tygodnia i już zaczynam dostawać kręćka! A Hania jest na mnie wściekła! Zobacz tylko, jakie mi ikonki przysyła! Kupa, kupa, kupa i ogień! Skoro to nie my zużywamy tyle prądu, to w takim razie kto? Odpowiesz mi na to? Tego musimy się dowiedzieć. Starczy tych gum. Strasznie dużo gadżetów do włosów. Jak można potrzebować naraz lokówki i prostownicy? Już po was, podli piraci! Kurczę, nie mogę uwierzyć, że mój kuzyn Kajtek też tak marnotrawi. Chwila, chwila! Więcej gorącej, żeby mi rekiny nie pomarzły. Wiem, że Fredzia bardzo poważnie podchodzi do fotosesji, ale czy naprawdę potrzebuje aż tyle sprzętu? Coś tu nie styka, Lalo. Już wiem! Więcej światła i wiatr! Zdaje się, że znaleźliśmy prądorzeców. Hola, familia! Przywiozłem z Peru ají verde salsa, więc dawać kurczaka! Hector, chismoso! Wszystkim wypaplałeś? Salsa pomaga na kurze duchy? Kurzy duch? Liczyłem, że zjemy kurczaka. O, madre mia! A, tu się schował! Się nie mylisz. Ej, weź uważaj! Au! Ej, au! Jesteśmy dobrymi ludźmi! Czemu nas nawiedzasz? Ej, ta strzałka wskazuje wprost na papuga. A, to nieprawda! To prawda! Papug, znasz tego kurczaka? Miałem kolegę w Akademii Lotniczej, ale wyniósł się na farmę. Więcej się nie odezwał. Alfredzie, czy to ty? Au! Tak, to Alfred. Duchy nawiedzają tylko, jeśli mają niezamknięte sprawy. Papug, skrzywdziłeś tego kurczaka? Nie, on mnie kochał. Au! Znaczy, rywalizowaliśmy, ale tak po przyjacielsku. Au! Okej. Aż pewnego razu... Koko! Kupę śmiechu z tego miałem. Nie znasz się na żartach, Alfred? Papugu wielkodomski. Nic dziwnego, że się wkurzył. Musimy mu to wynagrodzić. To jedyny sposób na pozbycie się ducha. Dobra. Jakoś mu to wynagrodzę.
Popatrzmy! Mam nieco czasu w przyszłym tygodniu. A Pugu! Ej, dziś jestem wolny! Pospieszcie się z tortem weselnym Tresleches. Już zajechali. Się robi. Moi mili, mama Lupe i Paco, nasz przystojny pan młody. Hola! Bienvenidos! Witaj, mamo Lupe. Primo! Gotów dać se podciąć skrzydła? Się hajtnąć? Claro que sí! Ja jestem przeszczęśliwy, że poślubię mi amor Paulinę. Jest wiatrem dla moich skrzydeł. Ja! To może lepiej ją schowaj pod skrzydłami, znaczy petarda. Oj, to wprost nie do wiary, że mi bebe wreszcie się żeni. O, chyba się rozpłaczę. Zostaw to mnie. Paco, poprowadzę wam jutrzejszą ceremonię. Co sądzisz o takim początku? Najmilsi nasi... Oj, mi amor! Wróćmy do ważniejszych kwestii. Zdecydowałeś, kto na drużbę? Serio? No nie wiem, primo. Wiesz, to ogromna odpowiedzialność. Wyluzuj, przecież jestem odpowiedzialny. Plus, wyprawię ci wieczór kawalerski, papyku. Please, proszę. Por favor. Okej, Sergio. Zgadzam się, żebyś został moim drużbą. Drużba! O tak! Słyszeliście? Nie Robert, nie Hektor, tylko ja! Potem ptak, to Debeściak! No to, Papuk, jako drużba będziesz miał moc obowiązków. Pozowanie do zdjęć, dokumenty i przemowę. Mira! Drużba musi również pilnować Las Arras. Te 13 złotych monet było przekazywane w naszej rodzinie przez wiele pokoleń. A teraz ja dam je Paco i Paulinie. Las Arras przynoszą młodym szczęście i długie pożycie. O, wow, szczere złoto. Okej, primo, wieczór kawalerski. Ja wszyściutko załatwię. Te pulpety są świetne. Ten jest wielki jak piłka do kosza. Muszę przyznać, Wacek, że to pyszne. A ja nareszcie nie musiałam gotować. Pulpeciki delicioso. Poczekajcie, aż spróbujecie moich kanoli. Wacław! 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 Atakują nas! Hej, mam nadzieję, że nie obudziłem. Wielki Tadzio i mały Staś dostają jedzonko. Ale jest piąta rano. Jej, zaspaliśmy, chłopcy. Rady, siedzi tam z 2 godziny. Wacław! Łazienka wasza. Nie! Ej, to moja praca domowa! Wielki Tadziu i mały Stasiu, uspokójcie się! Jesteśmy w gościach! Proszę, żujcie to! Czy Wacław śpiewa przez sen? Ewidentnie. Wacławie, obudziłeś się? Muszę to powiedzieć. Wacław jest koszmarnym lokatorem. Najgorszym. Lalo, bez inwektyw. Hej, a co gdyby się wreszcie wyprowadził? Spróbujmy mu znaleźć jakieś inne lokum, dopóki nie ogarnął mu mieszkania. Jak dla mnie? Bomba plan! O, hej, Wacław! Hej, moi ulubieni współlokatorzy! Wiesz, Wacławie, fajnie było cię u nas gościć, ale nie chcemy cię ograniczać. Tak, w naszym domu mieszka mnóstwo ludzi, którzy na pewno marzą, żeby z tobą pobyć. Tak? No, towarzyski jestem. O,
To na co ja tu patrzę, Krzychu? Walczysz z duchami? To się nazywa tai chi, Wacławie. Tradycyjnie ćwiczy się w ciszy. Znałem ducha, spać mi nie dawał, ciągle szurał albo wył, w lustrze mi się pokazywał. Powinienem był wypróbować to coś. O, zdaje się, że słyszę dziecko. Ja tam nic nie słyszę. Może duch dziecka? Proszę, proszę, kolejne arcydzieło. O, dzięki Wacławie staram się uchwycić siłę współczesnej kobiety. Tak, da się. No, rewelacja. Pójdę pomóc Krzychowi przy dziecku. Pamiętam, jak sam byłem dzieckiem w cudownych latach 50. Wszyscy szaleli na punkcie szaf grających, żelu do włosów i tańca. Co, mamuś? Potrzebna pomoc przy dziecku? O, nareszcie. Wacław? Wróciłeś? Tak, Krzychu i Fredzia są zajęci duchem dziecka czy coś. To my z chłopakami się kimniemy. I co teraz? W kamienicy mieszka sporo ludzi, którzy lubią Wacława. Jeśli Karol Wielkodomski teraz trafi, to zostanie najlepszym, najprzystojniejszym, najzdolniejszym... Weź się streszczaj, Karol. ...piłkarzem w historii świata! Moje chilaquiles są do jedzenia. Masz wszystko, co potrzebne do naszego wyścigu go-kartów? Tak, mam nawet dla nas pasujące kaski. Nie byłam pewna, jak dużą masz głowę, więc mam kilka opcji. Żadnych telefonów przy śniadaniu, Micha. A? Wiu, 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 przyłapana! Uwaga, lecę! Swego! Och, nasz uroczy mały naśladowca. Kamilku, spójrz tutaj. Słodki buziaczek. Kamilku, a zrób tak. Jestem morsem, spójrz. A mnie nie chcesz naśladować, Kamilku? Wtopa! Karol. Nie, ma rację. Kamilek naśladuje wszystkich oprócz mnie. Może to dlatego, że on mnie nie lubi. Och, ależ skąd? Kamilek jest jeszcze malutki, a maluszki już takie bywają. Polubi i ciebie, musisz tylko dać mu czas. Przeciętny niemowlak potrzebuje około pół roku. Dzięki, Tio, ale wolałabym, żeby Kamilek polubił mnie już teraz. Rozalko, może powinnaś zabrać go do parku? Świetna myśl, ciociu Fredziu! Chodź, Kamilku, pójdziemy się przewietrzyć. Sorki, to przestano stresować. Całkiem spora komida, papuk. Obyś to wszystko zjadł, inaczej zmarnujesz moje pieniądze. Tylko spokojnie, mam dwa żołądki. Dlaczego ty tak machasz? O, ja skąd? Patrz! Nic się nie zmarnuje. Jej, ty to możesz zmieścić w tym brzuchu? Zazdroszczę. Mi jest stomago! Sancho? Ej! Wracaj tu! Nie, fajnie! Ty mnie wpędzisz w kłopoty! Siadaj i oglądaj telewizor! Sancho, gdzie jesteś? Sancho, to nie pora na toaletę! Oj, perdon, papuk. Prawie kończę. Wiesz co, poczekam na zewnątrz. Sancho, już nie mam do siebie siły. Kur. O, wolne. Już?
ogarnij się i przestań wreszcie rozdrabiać. Niechcie! Gdzieś polas? To futbol na najwyższym poziomie. Co za akcja? Niebiescy przyjmują piłkę. Masz. Biegiem do mieszkania 2B. Koniec! Wypad! Czemu? Nie słuchasz się! Łamiesz zasady! Pewnie i na posąg na pas skudziłeś! Wiem, obiecałem! A, chcesz pomocy? No to masz! Załóż to! W tej czapce nic się nie pozna! Powodzenia! Wreszcie czas tylko dla siebie. Pilna wiadomość. Ostatni gołąb złapany i odstawiony do schroniska. Świadek twierdzi, że ukrywał się pod czerwoną czapką. I sądził, że to pomoże? Pomysł na miarę ptasiego muśćka. Niniejszym wskazuje cię na 15 lat w pace. Dość mam tej telewizji. Chodźmy do parku. Okej, Rosalio. Strach jest w twojej głowie. Najlepiej się z nim rozprawić w rzeczywistości wirtualnej. Jej! Hej! To faktycznie działa. Wyprawiasz! Pakuję ci twoją grę, Prima! Będziesz żarła laser! Karol! Tam, gdzie rządzi grawitacja, ktoś zaliczy spektakularny dzwon! Co wy tu? Cii. Ej, cicho tam! My tutaj film oglądamy! Wypad z mojej sypialni! Cześć, Rosalko! Wyjdziesz na deskę? Zbiórka w parku? Wyszłabym, ale muszę się spotkać z Abuelą przy tym... Trakus Tamales. Przecież on tu stoi w skateparku, a twojej Abueli nie widzę. No, co jest grane? Nie chciałam wam nic mówić, ale... Dziś deskorolka to już obciach. O, żeż! A ja wykupiłem 10-letnią prenumeratę gazetki skatera. No to wycofaj ją, Cecyl, bo pójdziemy z duchem czasu. Mamo, Abuela, chciałem wam o czymś powiedzieć. Jej, zabrzmiało poważnie. Co się dzieje, Micho? Ja... Wyprowadzam się. Robert, wszystko w porządku? Ja chciałem tylko powiedzieć, jak bardzo was kocham i szanuję. My ciebie też, Robciu. Więc zmiana planów. Wyprowadziłem się nic nie mówiąc. Ta-dam! Zaraz co? Całą wypłatę pochłania mi czynsz, więc z meblami musiałem kombinować. Widzisz to? Kanapę zrobiłem z puszek kukurydzy. Nie muszę nawet wstawać po przekąskę. Łóżko tak samo. Jak to surowiec do puszystych ciastek, to mąka jest dość twarda. Już wiem, cichaczem zniosę mój materac z góry. Robert, wróćmy do tego, że nie powiedziałeś rodzinie o wyprowadzce. Myślę, że się kapną. Nie kapnęli się, gdy wnosiłem tu tę całą kukurydzę i mąkę. Spoko, skarbie, ogarniam to. Idę się pouczyć do mojego pokoju, w którym nadal mieszkam. Hektorze, jak udało ci się wsadzić ramię do sedesu? Pójdę po narzędzia. O nie, Abuela! Trzymaj się, nadciągam! Arturze, znów mi dzwonisz, pompis. Ola, przestań siadać na telefonie! Oh!
nowy fotel. Bingo! Uff. Robert, Abuela nie da nam zacząć kolacji bez ciebie. Gdzie jesteś? Jak to gdzie? W swoim pokoju. Coś ty taki spocony? Wyciskałem w moim pokoju. Rzeźbę robię. Pukałam do twojego pokoju, ale nie odpowiadałeś. Miałem słuchawki w uszach i pompowałem. O, to Hania. Zaraz wracam, dobrze? Pokaż jej sześciopak. Raczej sześcioklap. Misiaczku, powiedz rodzinie prawdę. W końcu przywykną. Nie trzeba. Niczego nie podejrzewają. Korzystam ze schodów przeciwpożarowych. Jak długo zamierzasz ich oszukiwać? Mam niezawodny system. Nigdy się nie kapną. Nie mogę się doczekać naszych wieczornych zajęć. Wybaczcie, już jestem. O jakich zajęciach mówicie? Kojarzysz sąsiada Żana Filipa? Raz w miesiącu daje nam lekcję wypieków. Si, początek o 8:00. Co? To za 10 minut? Nie, co znaczy tak. Francuskiego też nas uczy. Da, jak to miło. To ja skoczę dokończyć trening. Zaraz wracam. Może nie jest tak źle. Mogę nauczyć się piec ciasta, mówić po francusku i przebrać się za Jean-Philippa w 7 minut. Spadniki na ciasto. Nie mam tutaj żadnych akcesoriów do wybiegów, ale Abuela ma. Apuratę, Hektorze, bo się spóźnimy. Musiałem zrobić miejsce na Lenezę. Strasznie jestem ciekawa, co Jean-Philippe dziś dla nas przygotował. Muszą być jakieś filmiki o robieniu ciast. Mam coś. Włożę słuchawki do uszu i będę ich papugował. Jui. A francuski zmyślę na poczekaniu. I tak nikt się nie kapnie. Czuję, że coś mi umknęło. Puk-puk, Jean-Philippe. Chyba nie za wcześnie jesteśmy. Zapomniałem się przebrać za Jean-Philippa. Lebiegnę. Raz ślimakowi śmierć. Bonjour, Jean-Philippe. Jej, dlaczego masz ciasto na całej twarzy? U nas w Paris to mousse. Francuscy cukiernicy twierdzą, żeby dobrze piec, trzeba patrzeć przez ciasto. Super. Chętnie spróbuję. Ma sens. Bardziej przyłóżno. Dobra, nowy plan, jak zdobyć autograf Juna. Będziemy udawać ekipę techniczną zespołu. Świetny pomysł. Wystarczy, że wniesiemy im sprzęt. O tak. Pomocy! To mnie zmiażdżyło! Nie tam! My wymiatamy! Familia, pora na obiad. Dzisiaj to tostadas de ceviche. Hej, Abuela. Czy koleżanka może dołączyć do nas na obiad? Oczywiście, Michita. Nie ma sprawy. Ale Lisa! Ola, rodzinko wielkodomskich! Jak miło was znowu widzieć! Przepraszam, ale czy to tostadas de ceviche? Pewnie, Micha. Benaki, pozwól, że ci nałożę. Gracias! Uwielbiam domowe ceviche! Ale pyszne! Sprowadziłaś znańca do domu, w trymika zostaniesz przepsiółką gwiazdy! Aliso, pozwól, że puszczę ci ogniste rytmans. Karol, daj dziewczynie spokój. Nie ma sprawy. Miło się pośmiać. Aj, chyba się rozmazałam. Nie martw się, już to ogarniam. Mój kuferek! Zostawiłam go w hotelu. Muszę tam wrócić. Powodzenia. Nocuje tam też 12, znaczy północ. A ich fani są jeszcze bardziej namolni od moich. Ale tam 12 znaczy północ, powiedziałaś? My go przyniesiemy. Z przyjemnością cię wyręczymy, moja kochana siostrzyczko. O, super. Dzięki, muchachas. Karta do pokoju. Częstujcie się przekąskami. Idziemy, papierowy Junie!
komórki, więcej sewiczek. Alisa! 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 Sewisze z najlepszą przyjaciółką. Czemu to Abuela wybiera, co dziś robimy? Nie mogę ja? Ja chcę wybrać. Ja też chcę wybrać. Nie, to kolej Abueli. Ruszo, chodź już zanim te bobo stratną ci wybór. Idę. Są chętni na wspaniały dzień podglądania ptaków w lasach? Naprawdę? Podglądanie ptaków to moje nowe ulubione hobby i chcę się przekonać, ile namierzymy różnych pacharos z mojego nowego atlasu. Odlot na punkcie ptaków. Abuela, no nie wiem. Podglądanie ptaków jest trochę, jak to ładnie powiedzieć? Super nudne. Błagam, Abuela, cokolwiek innego. O, chcesz pooglądać ptaki? To podziwaj mnie! Jestem fascynujący! Popatrz, jak się ruszam! Z jaką gracją, o! Mam dużo lepszy ptasi pomysł! Zróbmy maraton El Falcona! Ja stawiam popcorn! Please, please, Abuela! Błagamy cię, Abuela! Bardzo, bardzo prosimy, babciu! Ptaki? No, tak, ptaki czas!